Orły AU. Minkowski dalej fucking kurwa, fucking się przemieszcza, ale wszystko jest dobrze. Okej? Okay? Tylko dlatego tutaj to wrzucam, to i to teraz, że dlatego, że na samym końcu orzeł biały. Na pewno trochę chory, ale orzeł biały. Wchodzi do ringu dzisiaj, nie? Za kilka godzin. Szpila, o szpili mówię. I do was główne pytanie. Ja tam fucking nie sprawdzałem odpowiedzi, z orłami rozmawiałem fucking tu i tam, kurwa. Czasami kupię kartę, kurwa, podzwonię po niektórych z nas. Fajnie z wami porozmawiać, z wszystkimi, co rozmawiam, a u mordki. Główne pytanie jest takie. Co jest największym zagrożeniem w tej walce dla szpili? Co jest największym zagrożeniem? Krótka, prosta odpowiedź. Wszyscy trzymamy ze szpilu, a tym bardziej ja. Wiemy, że on do mnie ma, kurwa, jakieś tam wielkie pretensje, ale do siwego dalej telefon nie wykonał, kurwa. Nie mam słów, fucking te. Ale co jest największym zagrożeniem dla szpili w tej walce? Bo ten Cisora, tam widziałem jedną czy dwie walki, on potrafi pierdolnąć, potrafi się złożyć do ciosu. I co jest głównym zagrożeniem dla szpili? Tak zwolniłem teraz, żebym daje wam do namysłu. Co jest głównym zagrożeniem w tej walce dla szpili? Głównym. Że jest taka szansa, że może wylądować na cmentarzu. Jest taka szansa. Niby to pięściarstwo, gladiatorka, że każdy ma taką szansę. No raczej nie, tak się nie wydarza, raz na milion. Ale po tym wszystkim, co szpila przeszedł przez ostatnie, kurwa, tam fucking rok, dwa lata. Nam wachu pokazał, że szpilka jest naruszony dalej. Adaś Kownacki pokazał, że szpilka dalej jest naruszony. A kto go naruszył? Właśnie jakieś, ile to było, półtora roku temu, czy takiego, dwa. Ten Wilder, nie? Ten Wilder. No. Spoko. Życzymy szpili wszystkiego najlepszego, mordki. Ale tam jest takie zagrożenie w tej walce dla niego. A tym bardziej walczy, kurwa, u niego. Tam w Anglii to ponoć jest, nie? Ta walka. Ja spróbuję to gdzieś fucking smyknąć. Tutaj nie mam zbytnio dojścia do fucking, kurwa, mać fucking albo kablówki, albo internetu, albo satelity, albo ten. Nie wiem, czy mi się na żywo to uda. Tym bardziej tutaj będzie jakaś fucking trzecia, czwarta nad ranem, żeby to ogarnąć. Kurwa, fucking, to nie jest tak hop hop. Ale ja osobiście życzę szpili, no Boże, nie? Po pierwsze mu życzę, żeby fucking, żeby dobrze się bronił. Ten skurczybyk może być niebezpieczny, jest niebezpieczny, ale oni wszyscy tam w pierwszej dziesiątce, dwudzieste w ciężkiej walce są niebezpieczni, fuj. A co, Adaś będzie miał, kurwa, fucking ten? Lżejszą walkę? No na pewno nie. Ale ten. Dobra, koncentrujemy się na szpilce. Ja tutaj muszę obciąć, kurwa, mordki, gdzie ja to oglądnę. Au, orzełki, kurwa, fucking pamiętajcie. Chuj z boksem, chuj, kurwa, z tym wszystkim. Na samym końcu chodzi o nas, o ojczyznę, kurwa, fucking, ta. I my nie będziemy, kurwa, nie możemy zaznać spokoju, kurwa, dopóki fucking ojczyzna nie wywiąże się spod tej okupacji, której, kurwa, fucking, w której tkwimy, kurwa, w tej chwili, nie? Trzymajcie się, au, z Bogiem.